Dzień dobry Pani Małgosiu. Dzień dobry Panie Danielu. Chciałbym zapytać o sytuację Pani, bo dowiedzieliśmy się, mówiła nam Pani, że złożyła Pani rezygnację z funkcji radnej, a dzisiaj widzimy Panią na sesji. Miałam złożyć, przemyślałam wszystko, byłam na zwolnieniu lekarskim. Jestem radną niezależną od dzisiaj. A dlaczego Pani zrezygnowała z klubu Koalicji Obywatelskiej? Odpowiednie oświadczenie oddam w czasie. Będzie Pan pierwszą osobą, która to oświadczenie dostanie. Najpierw muszę po prostu też wyjaśnić to moim kolegom z poprzedniej grupy, w której działałam. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy to oznacza, że... Bo w głosowaniach widzieliśmy, że na przykład w tych ważniejszych głosowaniach za budżetem i tak dalej głosowała Pani z radnymi burmistrza. Czy to znaczy, że Pani przechodzi do jakby tego ugrupowania? Nie przechodzę do tego ugrupowania. Głosowałam przy budżecie, za budżetem, tak jak radni Marka Długozimy. Resztę głosowań było moim po prostu niezależnym wyborem, przez nikogo nie wskazanym ani nakazanym. Moje po prostu stanowisko. A to, że Pani teraz siedzi tutaj przy PiS-ie, to może oznaczać, że Pani chce wstąpić do klubu PiS? Nie, nie wstąpię do żadnego klubu, będę działać jako radna niezależna. Wiem, że być może większość wyborców było wyborcami głosującymi na listę koalicji i bardzo im za te głosy dziękuję, ale też znam siebie, swoją osobę i wiem, że większość też, może nie większość, może połowa głosów była oddana na mnie jako na mnie osobę, a nie konkretnie grupę. Po głębokich przemyśleniach doszłam do wniosku, że po prostu złożenie mandatu byłoby zakopaniem głowy w piasek, a po prostu chcę gdzieś jeszcze funkcjonować, może do końca tej kadencji, co do dalszych planów, nie mam po prostu sprecyzowanego stanowiska. A nie uważa Pani, że uczciwiej byłoby faktycznie ten mandat złożyć, tak jak Pani początkowo chciała? Wie Pan co, może tak, może nie. Ja ciągle jeszcze jestem w takim rozkroku. Także co ja jeszcze ze sobą zrobię i jak to będzie wyglądało, po prostu potrzebuję czasu. Przebywałam na długim zwolnieniu lekarskim, miałam skomplikowaną sytuację. Po prostu nie chcę się tłumaczyć ani rzucać jakichś wybiegających w czasie lub przestrzeni deklaracji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.